WSI spokój! Bronisław Komorowski powiedział, że Donald Tusk dał mu wspaniały prezent. Prezent, szalik reprezentacji Polski. My przynieśliśmy tutaj mu wspanialszy prezent, bo przy tej okazji powiedział, że poznaniacy to skąpcy i gdyby Donald Tusk był z Krakowa albo z Poznania, to by nie dał mu takiego szalika. My przynieśliśmy szalik jeszcze dla Bronisława Komorowskiego cenniejszy. Szalik tego kraju, którego interesy najwyżej zawsze stawiał. I to jest ten szalik, my czekamy, my go tu przekażemy Bronisławowi Komorowskiemu, żeby go tak dumnie podniósł, tak. Jak ten szalik reprezentacji Polski. Długa historia, jak nam się ten szalik udało sprowadzić, bo takiego w Poznaniu się okazało, że kupić nie można. No w każdym razie mamy go i za chwileczkę przekażemy go Bronisławowi Komorowskiemu. Też mamy tutaj w darze 3 psy myśliwskie. Te psy, one są tak na pozór, spokojnie. Bawią się w ogóle WSI, FSB i KGB. Psy te na pozór są spokojne, takie przyjazne, w rzeczywistości są naprawdę agresywne i żądne krwi i będą one oczywiście pomagać marszałkowi w tych jego licznych nagonkach na swoje ofiary. Będą mu bardzo pomocne, również same umieją ofiary zaatakować, zagryźć. Żywią się oprócz zwierzyny łownej kiełbasą wyborczą. Kandydatowi Bronisławowi Komorowskiemu, który jesteśmy pewni, że weźmie nas, więc pójdzie za chwilkę na salę z tymi pieskami, no i oczywiście z tym wspaniałym szalikiem. Te grosze, na którym jest taki grosz szczególny. Dajmy go do góry. Jak wiedzą państwo, poznaniacy, jak powstał drut, poznaniacy i krakowiacy rozciągali grosza. To jest taki specjalny grosz, który koledzy będą usiłowali rozciągnąć dzisiaj pracowicie, bo że z tego drut powstanie i Bronisław Komorowski będzie miał kolejny dowód, że nie całkiem bezpodstawnie o tych sprawach mówił. No ale usiłujemy się. Może jeszcze Szkoci nas to wiedzą. Może jeszcze Szkoci nas to wiedzą. Zobaczymy. Staramy się, na ile możemy przypominać o tych wszystkich sprawach. No tutaj jest kolejna postać bardzo ważna w kampanii Bronisława Komorowskiego, czyli kaszalon. Tak, Bronisław Komorowski przypomnijmy określił kobiety w podobnych barwach utrzymana sukienka. Bardzo dobra w sam raz dla właśnie pierwszej damy w barwach Federacji Rosyjskiej. Będzie mogła w takich barwach sobie do Rosji pojechać. Nawet we wsi wiedzą krowy, jak wydobyć gaz łupkowy. Niespodzianka tu będzie dla niego. Fantastycznie, ale dajcie mi powiedzieć, dobrze? Mamy dwa wejścia. Jedno wejście dla gości, których wysyłaliśmy zaproszenia. Drugie wejście dla wszystkich pozostałych, dla studentów. Jeżeli chcecie, to bardzo proszę, wycofajcie się do kolejki. Stójcie sobie w tych murach, ale wycofajcie się do kolejki. Chodźmy do kolejki. Wszyscy studenci! Tu jest, złapaliśmy bobra, dywersanta. Bobrze, powiedz, co robiłeś między godziną 22 a 1 w nocy, czyli tyłeś z bałów Zostaw Bobra! Panie Piotrze, pan widzi, my spokojni, przychodzą do przedsiębiorstwa. Proszę mnie posłuchać. Pan rektor wyraźnie panu powiedział, że macie opuścić teren szkoły. Ale jest pytanie oferty, tak? Ja panu mówię, że może to spowodować, że pan tego nie zrobi. Ja panu informuję, że wobec powyższego policjanci będą służeni panu wyprowadzić. Bobo,
proszę panią, bo jest jedna osoba, która musi szkołę opuścić, to jest Bóg. Bo on niszczy zamek przeciwpowodziowe. To jest Bóg, dywersa. Porządek. Tak, i weźmiemy Bobra na zewnątrz. Bobra, tak jest, Bobra na zewnątrz. Wypędzamy Bobra. Bobra na zewnątrz, tak jest, Bobra do radioworu. Słucham? Nie, ja jestem zwykły ten elektorat. Chce pan też szalmy przybierzyć? Ogólnodostępne spotkanie kolejka. Przepraszam, czy państwo mają tutaj na przykład zaproszenia? No bo nie, bo osoby na przykład to nie mają zaproszeń i tak samo mogą zostać, no więc jest jakaś selekcja dziwna. Ja mam legitymację, panie Lenin, trofeusz. Towarzyszu Lenin. Towarzyszu, panowie, zapraszam. Nic bywały. Dobrze, słuchajcie, szanowni państwo, bo zapytamy Bobra, czy ma coś na swoją obronę. Bobrze, powiedz, czy masz, albo zaśpiewaj nam coś w swojej obronie, bo jak nie, to panowie cię zabiorą. No Bobry zawsze tak robiły. Zaśpiewaj coś w swojej obronie. Zaśpiewaj! Dalej, Bobrze. Twoja ostatnia wszyscy wiemy, jak nie, że kula w łeb. Nie ma. Niszczyłeś wały, gnoju. Niszczył wały, Bóg. Nie wiem, jak powodzi. To nie ja niszczę wały. Sławie wspaniały, chociaż dosyć mam łez, tylu łez, moich łez, jestem po to, by kochać mnie. To nie ja niszczę wały, Bronisławie wspaniały, nie dodawaj mi win, to nie ja. Nikt ci nie uwierzył! Brać go! Do radiowozu z nim! Do radiowozu z nim! Nikt mu nie uwierzył z takie usprawiedliwienia, nie? Dobra! Syziu, nie daj się! Panowie, trzeba go pobrać, nie wiesz co? Bobra do radiowozu, już! No i dalej, ładnie się do radiowozu, rozrabiał. Proszę zabrać Bobra. Proszę zabrać Bobra. Nie zamykamy pana Bobra, jest odpowiedź policji. Nie rozumiemy tej sytuacji, no przecież jest złapany szkodnik, Platforma mówiła, że to Bobry niszczą wały. My złapaliśmy dywersanta, nie, a policja mówi, że nie zabieramy pana Bobra. Bo chyba z tyłu. Dobra. Szukają pieski tropu, szukają. W USA chyba najbliżej. Największy, najlepszy ma węch. Wyczuł, co? Proszę, że pieski tak, ale coś wyczuł, zdecydowanie. No dobrze. Hej, poznaj boskąp i głosów! Hej, poznaj boskąp i głosów! Hej, poznaj boskąp i głosów! Hej, Bronek, szukasz jeleni! Szukasz jeleni! Hej, Bronek, szukasz jeleni! Szukasz jeleni! Hej, Bronek, szukasz jeleni! No i gdzie jest Bronek? Jest już w środku, czyli co? Zasadzkę na nas tutaj urządzono i tak. Jest już w środku, tak? Panowie, jesteście niesławni. No niesławni jesteście. To tak nie powinno. Jak tak można, no? Już jest w środku. Tak, szanować, nie wiem, ja przyjechać teraz. No. Pan powiedział, że przyjeżdża tutaj Bronisław Komorowski. Tu przyjechał Bronisław Komorowski. Mamy się ustawić. Ale ja panu powiedziałem w razie. Bronisław Komorowski. No teraz będziemy do środka. Proszę nas puścić do środka, żeby przekazać prezent. Ja nie jestem głodny, to pan rektor. Pan rektor powiedział, jest otwarte spotkanie. No ale niektóre osoby widzą, wchodzą, inne nie wchodzą. No ale nie wskazał osób z nazwiska, które mogą wchodzić. Proszę na przykład wziąć trzy osoby, niech trzy osoby przejdzie delegacja. Pan się pytał, czy się można z nami dogadać, to mówił jak najbardziej, można się dogadać. My zaufaliśmy spokojni. Bardzo zaufaliśmy. Nie ma, tu przechodzimy do środka. Oni akurat część użytecznych jest w tej chwili zajęci.